poruszeni, zadowoleni, zaskoczeni frekwencją, to znaczy tym, jak to w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich, bo to jest miejsce Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za przybycie, chociaż wiem dokładnie, dlaczego Państwo przybyli, bo przybyli do nas goście z daleka. Zaraz będziemy o tym wszystkim mówić, ale najpierw pozwolę sobie jakoś otworzyć Majna Foxa, tak? Majna Foxa od lat staramy się, żeby w maju otworzyć bramy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, otworzyć drzwi tutaj przy ulicy Foxa 3/5 i zapraszać naszą publiczność do naszego domu, do domu dziennikarza. Chcemy w tym roku, to jest, nie będę wszystkiego czytał, bo pewno Państwo wszyscy dostali takie ulotki, to jest program Majna Foxa, kilkanaście imprez, zaczyna się dzisiaj, a zakończy się koncertem 31 maja. Będzie koncert, to dla Pana Jana Pietrzaka informacja, którego serdecznie witam, pewno Państwo. Koncert piosenki radosnej, bo uznaliśmy, że teraz powinniśmy być w czasie, w którym się cieszymy. Ale dzisiaj nie jest dzień radosnego filmu. Dzisiaj nie będzie komedii, tylko dzisiaj będzie prawdziwe spotkanie z historią. Chcę powitać Panią Elżbietę i Pana Wacława Kujbidów. To, proszę Państwa, takie momenty, w których teraz żyjemy, dzieją się bardzo szybko, bo właściwie od momentu, kiedy rozmawialiśmy po raz pierwszy na temat filmu, na temat premiery tego filmu, która była w Stanach Zjednoczonych, Stefan Truszczyński, sekretarz generalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Upłynęło mniej więcej 10 dni, bo rozmawialiśmy, że jest premiera, rozmawialiśmy, że jest Majna Foxa, dzieli nas ocean, a nad oceanem trzeba przelecieć, a żeby przelecieć nad oceanem trzeba mieć bilety, a żeby mieć bilety, to trzeba za nie zapłacić. Ten film, który Państwo zobaczą, powstał, to są i prywatne pieniądze, i własna inicjatywa, i potrzeba serca Państwa reżyserów. Także tutaj też i tutaj też zadziałał ten impuls, o którym będziemy za chwilę oddam Panu głos, oczywiście zadziałał ten impuls. No i spotkaliśmy się dzisiaj i możemy wspólnie rozpocząć Majna Foxa. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu. Dziękuję bardzo przede wszystkim za gościnę i za to wyróżnienie, że mamy zaszczyt być pierwszą częścią tego wspaniałego festiwalu. No i myślę, że jest to wspaniała rzecz, że możemy ten film Państwu zaprezentować, bo najwyższy czas, żebyśmy zaczęli odzyskiwać tożsamość narodową. Powstanie z Panem. Pytano nas, dlaczego się zajmujemy, a to jedwabnym, a to jakimiś publikacjami. Dlatego, że nie zgadzamy się na to, żeby Polakom wmawiano jakieś koszmarne mordy z czasów wojny, których nigdy nie dokonali. Mordów dokonywali Niemcy w okupowanej Polsce. Polacy muszą być, jak zwykle, mocnym, silnym, dumnym narodem. Jesteśmy poza Polską 30 lat. Głosimy polskość, jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, że znamy język polski, bronimy Polski. Bronimy dobrego imienia Polaków i bardzo Państwa prosimy, dokładnie róbcie to samo. Każdy z nas może zrobić jedną maleńką rzecz, to są takie kamyki. Te kamyki połączone wielką lawinę zrobiły to, co się stało w naszym kraju.
Mamy nowy rząd, nowy wspaniały rząd, prezydenta Dudek i to są tylko i wyłącznie te małe kamyki. Od nas się to wszystko zaczęło i musimy teraz przywrócić Polsce dobre imię i Polakom. Nie zgadzamy się na kłamstwa historyczne. Na film chciałem też powitać pana burmistrza Edwardnego między nami. Tutaj, dzień dobry panu. Film trwa godzinę 50 minut. Mam nadzieję, że nie będziecie państwu czas dłużył, chociaż to nie jest film, tak jak powiedział pan redaktor Skowroński, nie jest to film przyjemny i rozrywkowy. Natomiast chciałbym państwa prosić, może na wstępie, zróbmy wszystko, żeby ten film się ukazał, żeby każdy Polak zobaczył ten film. Jeżeli w telewizji polskiej był czas na film Nasze Matki, Nasi Ojcowie, to ten film tym bardziej tam się powinien ukazać. Dziękuję. Będziemy dyskutować o tym filmie, bo będziemy mieli na to czas. No to co, gasimy światła i zapraszamy na film. Thank you.